Dzień dobry, nazywam się Tarek Hamet, reprezentuję firmę Philips Lighting Poland, dywizję zajmującą się produkcją i dystrybucją oświetlenia dla motoryzacji, rozwiązań oświetleniowych, źródeł światła. Firma Philips istnieje na świecie od ponad 100 lat, jeśli chodzi o dywizję automotive, czyli motoryzacyjną. Jesteśmy na rynku dokładnie 100 lat. W 1914 roku rozpoczęliśmy działalność. Specjalizujemy się w źródłach światła halogenowych, ksenonowych, światłach do jazdy dziennej oraz lampach warsztatowych. W obecnej chwili mamy w naszej ofercie trzy główne typy oświetlenia halogenowego. Pierwsze są to lampy halogenowe dające więcej światła. W tej gamie mamy żarówki Vision dające 30% więcej światła, Vision Plus 60% więcej światła oraz Extreme Vision dające 100% więcej światła. Warto wspomnieć, że wszystkie nasze żarówki są wykonane w technologii szkła kwarcowego, które sprawia, że nasze żarówki są trwalsze niż pozostałe dostępne na rynku, są odporne na wysokie i niskie temperatury i chronią klosze reflektorów przed matowieniem i żółknięciem. Kolejnym typem żarówek są żarówki tak zwane ekologiczne. One emitują nieco mniej światła niż te, o których wspomniałem wcześniej, natomiast charakteryzują się dużo większą trwałością. W przypadku żarówek Long Life EcoVision kierowca może przejechać na źródłach światła do 100 000 km bez konieczności wymiany żarówki. Ten produkt jest szczególnie polecany tym klientom, u których w aucie jest trudny dostęp do źródła światła, do wymiany żarówki. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym oczywiście, są żarówki Blue Vision Ultra. Są to żarówki dające efekt ksenon. Emitują białe światło na drogę, natomiast w reflektorze emitują stylową niebieską poświatę. Żarówki firmy Philips cieszą się bardzo dużym uznaniem nie tylko kierowców na rynku aftermarket, czyli na rynku wymiany. Philips dostarcza źródła światła dla największych producentów samochodów na całym świecie. Warto zauważyć, że co drugi samochód w Europie i co trzeci na świecie jest wyposażony w źródła światła Philips. Teraz pokrótce pokażę Państwu, jakie lampy ksenonowe mamy w naszej ofercie. Pierwszą lampą ksenonową jest Xenon Vision. Jest to idealny zamiennik, który dopasowuje się barwą światła do niewymienionej żarówki. Także jest to idealny produkt w momencie, kiedy klient chciałby wymienić tylko jedno źródło światła. Co ciekawe, lampy Vision generują światło bielsze niż standardowe lampy ksenonowe. Temperatura barwowa to 4600 kelwinów. Drugim produktem dającym więcej światła są lampy Xenon Extreme Vision. Są to lampy dające do 50% więcej światła. Temperatura barwowa tych lamp to 4800 kelwinów. Jest to najmocniejsza lampa ksenonowa dostępna na rynku aftermarket. Trzecim produktem są lampy Xenon Blue Vision Ultra, emitujące światło o temperaturze 6000 kelwinów, emitujące niebieską poświatę w reflektorze, przeznaczone dla klientów, którzy poza bezpieczeństwem szukają również stylu. Światła do jazdy dziennej LED marki Philips to wciąż jeden z najbardziej popularnych produktów na rynku, jeśli chodzi o rozwiązania oświetleniowe dla motoryzacji. Obecnie w gamie Philips mamy dwa produkty, LED Daylight 9 oraz LED Daylight Guide. Co charakteryzuje te lampy? Przede wszystkim bardzo mocne światło w kolorze światła dziennego, szeroki kąt rozsyłu światła, doskonała jakość, innowacyjne rozwiązania. Jeśli chodzi o LED Daylight 9, ten produkt charakteryzuje się oświetleniem punktowym, 9 punktów LED-owych, natomiast Daylight Guide to produkt, który emituje światło w postaci dwóch linii świetlnych. Oba produkty doskonale pasują do większości modeli samochodów. Zapraszamy do naszych przedstawicieli, aby zapoznać się, do których dokładnie modeli nasze lampy, nasze światła do jazdy dziennej pasują. W 2009 roku firma Philips Lighting wprowadziła do oferty lampy warsztatowe wykonane w technologii LED. W obecnej chwili mamy 7 produktów, o których teraz pokrótce opowiem.
Pierwszy typ produktów to lampy inspekcyjne. Są to niewielkich wymiarów lampy warsztatowe. Pierwszy, Penlight, plastikowa obudowa, produkt podstawowy, bardzo wygodny ze względu na swoje niewielkie rozmiary. Penlight Premium, lampa nieco większa, z obudową aluminiową, obrotowym magnesem, ładowana przez port USB. Obie lampy emitują strumień światła o wartości 120 lumenów. Kolejne lampy to lampy ładowane ze stacji dokującej. RCH20, czyli nasza podstawowa lampa, emitująca strumień o wartości 200 lumenów. Wyposażona jest w stację dokującą oraz akumulator. Dodatkowo wyposażona jest w obrotowy hak oraz magnes. Także możemy ją w dowolny sposób umieścić pod maską samochodu. Lampa RCH30 to również lampa wyposażona w hak, w magnes, w wytrzymałą obudowę. Dodatkowo ta lampa posiada światło UV do kontroli wycieków klimatyzacji. Kolejne dwie lampy to lampy przewodowe. Lampa CBL20, bardzo odporna na wstrząsy. Również posiada hak. Jest wąska, zatem możemy ją dowolnie manewrować w komorze silnika. Emituje światło o wartości 300 lumenów. Lampa CBL30. Przewagą jej nad CBL20 jest to, że dodatkowo posiada światło u szczytu lampy. Dodatkowo jest wąska. Posiada dodatkowo haczyk, dzięki któremu możemy tą lampę umieścić w dowolnym miejscu na masce, pod maską. I topowy produkt Philipsa MDLS, czyli system oświetlenia wielokierunkowego. Są to trzy moduły w skrzynce. Emitują razem światło o wartości 600 lumenów. Przewagą tych modułów nad innymi lampami warsztatowymi jest to, że możemy je w dowolny sposób umieszczać pod maską samochodu. Każdy moduł wyposażony jest w magnes, zaczep oraz ma obrotowe źródło światła. Działa w dwóch trybach. W trybie zwykłym i trybie zwiększonej emisji światła. Moduł ładujemy w skrzynce, która również służy do przenoszenia i przechowywania modułów.